swoją drogę zawodową zaczęłam w Urzędzie Miasta Płocka. Obecnie pełnię funkcję zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Dla mnie najważniejsze to rodzina, praca i pomoc drugiemu człowiekowi. Jak mówił Jan Paweł Święty, tyle jesteś wart, ile potrafisz dać drugiej osobie. Problem bezrobocia jest problemem społeczno-gospodarczym występującym w naszym mieście i nie tylko. Dlatego też od ponad 10 lat zajmuję się aktywnie pomocą osobom bezrobotnym poszukującym pracy. Należy zaznaczyć, że w tym roku tylko i wyłącznie Urząd Pracy w Płocku wspomógł osoby bezrobotne kwotą ponad 15 milionów złotych. Bezrobocie, które dotyka szczególnie osoby młode, tak jak powiedziałam na wstępie, jest problemem społecznym i dlatego należy temu zaradzić. Od marca 2013 roku jednocześnie aktywnie pracuję w Radzie Osiedla Podruszyce Południe. W przyszłej Radzie Miasta Płocka chciałabym zająć się problemami społecznymi, m.in. wspieraniem przedsiębiorców i pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwijaniem przedsiębiorczości i tworzeniem coraz większej ilości miejsc pracy celem zatrudniania nowych pracowników. Dziękuję bardzo. Jeszcze o głos poproszę z naszego okręgu wyborczego kandydatkę, panią Elżbietę Podwójcik-Jechecką. Proszę.